Gorąco. Lato. Malwy. Rajski krajobraz. Ale my pracujemy. Kto my? My, obywatele Unii Europejskiej. To fundacja, którą założyłem. Fundacja imienia Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Jestem aktorem. Olgierd Łukaszewicz. Kłaniam się. Z wieloma z Państwa poznałem się osobiście, kiedy jeździłem po kraju i odbyłem 72 spotkania w sprawach Unii Europejskiej. Poznałem tylu zaangażowanych ludzi. Dziękuję, że poznałem Was na tych różnych szlakach po całej Polsce. Od Mazur, po Tatry, od Lubelszczyzny, po Zgorzelec. Ale teraz zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Wydaliśmy książki. Jestem obywatelem Unii Europejskiej, a także książkę Azymut Wspólna Europa, Jastrzębowski. No i chcemy, żeby te książki trafiły do Państwa rąk. Do tego potrzebna nam jest pomoc. Chcemy mieć wreszcie biuro, chcemy mieć administrację, ale nie mamy środków. Pomóżcie nam. Drobne wpłaty, ale regularne, pozwolą nam stanąć na nogi. A czeka nas wielkie zadanie tego lata, bo chcemy jechać tam, gdzie rosną malwy. Na wieś, spotkać się z mieszkańcami wsi. Wynik wyborów przekonuje nas, że nie powinniśmy tkwić w naszych osiedlach miejskich, tylko ruszyć tam, gdzie rosną malwy, żeby porozmawiać o Unii Europejskiej, żeby ona stawała się coraz bardziej ojczyzną, nie żeby nie była obca. Dlatego, kochani, potrzeba nam, żebyście nam pomogli, abyśmy mogli mieć dotacje, żeby nasze konto po prostu urosło. 15 miesięcy charówki, a tyle jeszcze miesięcy przed nami. Najpierw ogłaszamy akcję Europejski Dom Jastrzębowskiego. To będzie taka akcja, pojedziemy do różnych sołectw. Pomoże nam w tym Gazeta Sołecka. Pomogą sami sołtysi, bo chcemy zacząć rozmawiać tak od podstaw. Teraz, kiedy można zaczerpnąć powietrza wśród malw, wśród natury, przychodzi do głowy to, co powinno nam przyjść już wcześniej do głowy. Trzeba rozmawiać. Demokratyczne wybory przekonały nas o tym, że zabrakło tej rozmowy tam, gdzie rosną malwy. Jedziemy tam, ale pomóżcie.